Jedziemy, jedziemy. Co robimy? Jedziemy. Gdzie? Do Warszawy. Na targi Beauty Forum. Tam będzie Makeup Day. A ja będę brała udział w konkursie. FX Master Battle. I jedziemy. Okej, mamy dzisiaj dzień targów, więc wychodzimy. Zawsze Janek ma lakier do włosów. No, mam cię. Dobra, idę na scenę, bo mnie wołają mnie na scenę. Aj, pani z tym sprzętem się nie. Tak, ja też startuję. Dobrze, cudownie. Nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, jak będą pracować ludzie. Mówimy, słuchajcie, na czyj ludzi się dobrze bawi. Mieście laska. Brał klucz od garderoby. To będzie trzymać, co? Albo dobra. Dobrze, brawa, bo ja przypominam, że życzę powodzenia, wielkie brawa.
jak on to mówił. Cześć, to Sławomir. Jak możecie się domyślać, ja już jestem w domu. Dokładnie jest dzień po targach, ponieważ jak przyjechaliśmy do domu, to byliśmy tak zmęczeni. Był już późny wieczór, właściwie noc, więc nie w smak mi było cokolwiek nagrywać. Ale teraz chętnie Wam podsumuję co i jak, jakie są moje wrażenia, myśli końcowe i w ogóle co przywożę ze sobą dosłownie i w przenośni z tych targów, z tych mistrzostw. Oczywiście przywożę z sobą może nie tyle tytuł, co po prostu trzecie miejsce, co jest w ogóle rewelacyjne, super i cieszę się ogromnie. Muszę powiedzieć, że jest mi po prostu tak strasznie ciepło na sercu, ponieważ cała szóstka dziewczyn, która tam była, zrobiła piękne prace. Ja tak się zawsze strasznie cieszę, kiedy biorę jakimś udział w jakimś konkursie i nie ma słabych prac. To wtedy po pierwsze jakakolwiek wygrana, czy miejsce, czy jakiekolwiek docenienie bardziej smakuje, bo wiesz, że konkurencja była naprawdę dobra i w tym przypadku zdecydowanie tak było. Po drugie wracam z takim poczuciem, że branża się rozwija, że
uczestniczę po prostu w czymś pięknym. Także dziewczyny, szapoba. Druga mega ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, to ogromne, ogromne podziękowanie dla wszystkich, którzy tam byli, którzy wrzucili głos. Oczywiście zdecydowanie Wam dziękuję po stokroć, ale dziękuję również tym wszystkim, którzy po prostu przyszli, przywitali się. Wasza ilość po prostu, szczerze mówię, że mnie zaskoczyła. Nie sądziłam, że tyle z Was przyjdzie, się przywita, że tyle z Was tam będzie. Cieszę się strasznie, że tam się pojawiacie, że dajecie znać, że jesteście. To jest super. Ja ze swojej strony przepraszam, jeśli kogoś nie rozpoznałam, na przykład po imieniu i nazwisku czy po niku z Instagrama. Może znamy się z sieci, a ja w tym ferworze nie skojarzyłam. Jeśli tak było, to strasznie przepraszam, ale wszystkim Wam dziękuję. Dziękuję, że po prostu byliście, wsparliście. Jest to piękne. Piękne. O samych targach tegorocznych nie wypowiem się zbyt wiele, ponieważ tak naprawdę spędziłam tam dosyć mało czasu. Poza tymi niespełna 5 godzinami na malowanie, 6 powiedzmy tymi dookoła wszystkiego, czyli przygotowaniem się, zebraniem się stamtąd. Tak naprawdę nie miałam zbyt wiele czasu, żeby pospacerować sobie, pooglądać, żeby sobie coś kupić na stoiskach, żeby obejrzeć jakieś wykłady, jakiś masterclass. No po prostu na to kompletnie nie miałam czasu, ponieważ zaraz po rozebraniu modela z całej tej charakteryzacji, no musieliśmy już wracać, bo był już późny wieczór, właściwie targi się skończyły. Następnego dnia nie mogłam być, więc życie. Ale jedno mogę powiedzieć zdecydowanie, i to już wiem z poprzednich edycji targów, gdzie no już byłam kilkukrotnie, muszę powiedzieć, że jest fantastyczna atmosfera i z roku na rok mam wrażenie, być może to wynika z tego, że ja po prostu znam więcej osób, ale z roku na rok wydaje mi się ta atmosfera jeszcze taka bliższa, taka ciepła. Faktycznie kto by się tam nie pojawił, to mogą być naprawdę gwiazdy tego makijażowego świata, jak zmalowana, jak Karolina Ziętek, jak Adriana Grodkowska. Wszyscy są bardzo ciepło i miło przyjmowani. Dziewczyny też fantastycznie reagują na swoich fanów, na ludzi, którzy po prostu chcą podejść, pogadać. To jest rewelacja, to jest jedna wielka rodzina i jest tam po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Jakbym miała dodać łyżkę, nie łyżkę, łyżeczunię, taką kropeleczkę dosłownie dziegciu do tej beczki miodu, to powiedziałabym to, co wszystkie chyba z dziewczyn startujących w tych mistrzostwach myślimy, a przynajmniej ja na pewno rozmawiałam o tym z Agnieszką, która wygrała, z Karoliną, która zdobyła drugie miejsce, z Patrycją Pink-Kirin, i rozmawiałyśmy o tym też z organizatorami, czyli Make Up Trendy, o właśnie o przyszłości tych mistrzostw, o tym jak one dalej będą wyglądać i myślę, że wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że warto by było, żeby oprócz takiego głosowania widzów, które jest super, które pokazuje co ludzie chcą oglądać, pokazuje po prostu jak ludzie reagują, jaki odbiór tej naszej pracy jest, jakie emocje wywołuje. To jest super, mega ważne i bardzo cenne, więc nagroda publiczności to jest coś pięknego i jak najbardziej warto to zachować, ale myślę, że takim trzonem wszelkich tego typu mistrzostw powinno być jednak głosowanie jury. I to oczywiście mówię o takim jury, które będzie reprezentowało to, do czego my jako uczestnicy chcemy dążyć, tak? Czyli jakiś rewelacyjny po prostu artysta, charakteryzator, ktoś, kto zęby na tym zjadł, ktoś, kto ma faktycznie doświadczenie i my chcemy być nim, tak, jak dorośniemy, że tak powiem. I to by było naprawdę super, gdyby na tych mistrzostwach pojawiło się właśnie w przyszłości takie jury, które przyzna swoje nagrody. I super, że pojawiają się kolejne takie mistrzostwa. Ja osobiście wiem teraz o dwóch mistrzostwach w Polsce, tak? Dwóch takich ważnych konkursach. Jeden, ten, w którym ja brałam również udział jako uczestniczka w 2016 roku. Szczęśliwie udało mi się wygrać. Mówię o mistrzostwach we Wrocławiu, organizowanych przez szkołę, Szkolart, w której no właśnie, uczyłam się, potem przez 2 lata miałam przyjemność prowadzić zajęcia. Wygrałam to mistrzostwo 2 razy z rzędu, byłam również w jury tego konkursu, co było ogromnym zaszczytem, ale też wielkim wyzwaniem, bo
ocenianie innych to... No, to dla każdego, kto ma trochę oleju w głowie, to jest naprawdę trudna sprawa tak naprawdę. Naprawdę, tak naprawdę. Ja o żadnych takich ważnych, stacjonarnych, regularnych, nie internetowych, powiedzmy, konkursach charakteryzatorskich nie wiem. No i właśnie pojawiły się te na bardzo ważnych, najistotniejszych, branżowych targach i to jest rewelacyjne miejsce na takie mistrzostwo, więc kibicuję imprezie bardzo. Jak tylko będę miała okazję, to w przyszłym roku również startuję. No i żeby już nie przedłużać, to pokażę Wam jeszcze, co było właściwie nagrodą za takie trzecie miejsce w tych mistrzostwach. I ja tu mam taką torebkę. Niestety nie było statuetki, którą mogę sobie postawić na półeczce. Trudno, może w przyszłym roku. I chodźcie tutaj, pokażę Wam, co właściwie tutaj dostałam. A więc zacznę od rzeczy najważniejszych, które znajdują się w tych kopertach. W pierwszej kopercie jest 500 zł do wykorzystania w sklepie Kriolan. Jak wiecie, to będzie bardzo łatwe dla mnie 500 zł do wydania, ponieważ no, ja mogłabym tam za grube tysiące robić zakupy. A w drugiej kopercie jest coś nawet jeszcze piękniejszego. Mianowicie voucher na warsztaty, które specjalnie dla nas właśnie się odbędą i będziemy mogły z dziewczynami z nich skorzystać, warsztaty profesjonalne, warsztaty charakteryzacji. Następnie mamy od Vena Art puder, który jest, momencik, tak ślicznie zapakowany, słuchajcie, pięknie zapakowany, a w środeczku ma taki piękny, elegancki puszek. Od Pierre René parę takich cukiereczków do wypróbowania. Mamy tutaj pomadę do brwi, korektor i szminkę. A dodatkowo jeszcze gąbeczkę w takim ciekawym kształcie, którego jeszcze nie spotkałam, więc będą testy. Sponsorem mistrzostw był również NYX, więc i od niego jest prezencik. Jest ta paleta Swear By It, która jest, no widzicie, bardzo bogata w kolory, jest bardzo uniwersalna, można nią zrobić po prostu każdy makijaż. I jeszcze jedna z palet Ultimate. To jeszcze jest nagroda od Natury, a w niej, nie odlatuj, a w niej, słuchajcie, same właściwie rozświetlacze. Zaraz Wam pokażę, jakie tu są cudeńka. Jest rozświetlacz taki sypki z Kobo. Jest paletka rozświetlaczy z My Secret, która wygląda naprawdę imponująco. Ma ładny design, ładne odcienie rozświetlaczy, więc chętnie wypróbuję. Co tu jeszcze mamy? No! No! Rest in peace. To jest, słuchajcie, prawdziwa tragedia, bo on naprawdę wyglądał pięknie. Rozświetlacz Sensik. Będę go ratować, będę Cię ratować. I jeszcze na sam koniec jest korektor z Kobo, kamuflaż. I to by było na tyle, kochani. Jeszcze małe ogłoszenia parafialne. Widzimy się w przyszłym tygodniu, za tydzień. Odpuszczamy już soboty, bo one niestety nam nie działały. Więc odcinki będą prawdopodobnie tak jak teraz w czwartki, ewentualnie w środy, bo dużo z Was prosiło właśnie o środy, więc w przyszłym tygodniu, środa albo czwartek, będzie odcinek. Tym razem już żaden vlog, nic z tych rzeczy, będzie malowane, będzie charakteryzowane. No i do zobaczenia!